też po prostu my, no nam to sprawia przyjemność. Kiedy możemy coś robić z naszymi sąsiadami w okolicy, to jest kupa radości i wiem, że to ma sens i w ten sposób myślę, że też coś się przełamuje, jeżeli możemy o tym opowiedzieć później i jakoś to też przywołać do takiej debaty publicznej, szerszej. I tak sobie myślę, że nie warto się zatrzymywać na tej, tylko myśleć w kategoriach traumy, jeśli chodzi o polską historię, tylko jednak pokazywać te miejsca, w których ta podmiotowość była i w których też, które też dzisiaj mogą posłużyć jako taki materiał emancypacyjny. Chciałam coś dodać, ponieważ często nam publiczność zwraca uwagę na to, że te podziały, które tutaj występują w filmie, czyli podział na mieszkańców miast albo wsi, czy też podziały na szlachtę i chłopów są w jakiś sposób nieaktualne, tak? Że w zasadzie teraz to nie po tej linii się rozgrywa, powiedzmy, jakiś konflikt, tak? Natomiast mnie się wydaje, tak jak ja patrzę na tę historię pańszczyźnianą i to, co się działo po zniesieniu pańszczyzny, to, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym i potem i teraz się dzieje, to jest to, że tak naprawdę, jeżeli myślimy o właśnie wpływie na charakter narodowy czy na jakąś organizację społeczną w naszym kraju, to takim pokłosiem pańszczyzny jest bardzo twardy, antagonistyczny podział na elity i lud. To znaczy to, że jest wąska grupa społeczeństwa, która uważa się w jakiś sposób za lepszą, bardziej predestynowaną do posiadania władzy, do wyznaczania kierunków rozwojowych. Jest cała jakby szara masa, którą należy tylko zarządzić w pewien sposób. I widać po prostu cały czas, widzę w historii, w teraźniejszości kolejne tak jakby inkarnacje tego podziału, w tym w jaki sposób na przykład, nie wiem, różne ruchy społeczne są w Polsce też organizowane. Bardzo często też na tej linii podziału na elity i lud, którym trzeba zarządzić, a tak wcale nie musi być. To znaczy, są kraje, tak jak właśnie Rafał też wspominałeś, jak na przykład Szwecja, tak, w trakcie poprzedniej debaty, gdzie w ogóle coś takiego nie istnieje, tak, gdzie coś społeczeństwo, które jest na przykład świadome swojego chłopskiego pochodzenia, jest tego dumne i w jakiś tam sposób jest dzięki temu, i nie ma takiej traumy, takiego poczucia, że jeżeli ktoś pochodzi z ludu, to jest gorszy, musi się bardziej starać, musi się czegoś więcej nauczyć, bardziej wykazać, żeby mieć prawo brać udział w życiu publicznym, tak. Więc dla mnie na przykład to jest bardzo ważne. Wiadomo, szlachta nie pracuje. Teraz do Magdy chciałbym, mam pytanie, ponieważ chciałbym się odnieść do pewnego fragmentu filmu, w którym ty mówisz, że Polska jest fantomem, jakby poprzez to, że brak było w wytwarzaniu się tej świadomości narodowej kultury chłopskiej. Czy możesz po prostu coś więcej powiedzieć na ten temat? No chodzi o to, że cała polska kultura jest tak jakby przetworzona przez filtr kultury szlacheckiej. No i tak naprawdę takich przejawów tworzenia kultury przez mieszkańców wsi na przestrzeni wieków, no, było mało, też ze względu na to, że no, że po prostu ja będę tak mówić też ode mnie, że moi przodkowie musieli pracować, w związku z tym też nie mieli takiej możliwości, żeby tworzyć tę kulturę w taki sposób, bo chodzi też, że oni tworzyli kulturę, tylko ta kultura nie była ani doceniana i też nie była w jakiś sposób zachowywana, na przykład skodyfikowana. No jest bardzo mało książek, które właśnie z perspektywy mieszkańców wsi pokazywały to życie na wsi. Oczywiście są pamiętniki chłopskie, ale takie najwięcej opisów wsi mamy zachowanych
dzięki temu, że opisywały je osoby z warstw szlacheckich. I no i chociażby no, pan Tadeusz, prawda? Przecież my tak naprawdę myślimy tymi obrazami. I jeżeli nawet wyobrażamy sobie wieś, to od razu się pojawia taki idylliczny obraz wsi takiej właśnie spokojnej, radosnej, pełnej wdzięku. Ewentualnie wyobrażamy sobie wieś w taki sposób, że jest to miejsce jakiegoś zacofania i też takiego okrucieństwa, co też w kulturze przedstawia chociażby Smarzowski. Więc brakuje jakiejś takiej oddolności i wydaje mi się, że znaczy brakuje, w takim sensie, że oczywiście coraz więcej jest inicjatyw, które są właśnie oddolne, ale jednak ten charakter postszlachecki polskiej kultury no sprawia, że ja sobie wyobrażam, że czegoś tej Polsce brakuje wciąż i brakowało. No i że to nie jest takie stabilne stanie na dwóch nogach, tylko jest jakaś w tym kulawość. I z tego powodu właśnie użyłam takiej metafory. Ale myślę też, że właśnie nie, bo dla mnie ważne jest to, że ten film był potrzebny, żeby o tym wszystkim powiedzieć, ale ja bym nie chciała się zatrzymywać. Nie chciałabym jakby tkwić w tym momencie, w którym byłam, kiedy ten film był tworzony, kiedy były takie emocje, a nie inne. Tylko chodzi o to, żeby jednak nie tkwić w tym takim, w takim cały czas dopominaniu się o uwagę i o takie, o uznanie. Myślę, że też tak coraz bardziej być może jako społeczeństwo dojrzewamy do tego, żeby już się nie dopominać, tylko po prostu tworzyć coś z takim poczuciem tego, że to jest wartościowe po prostu. Okej. Ja bym chciał jeszcze poruszyć jedną kwestię, czyli właśnie chłopstwo, a sprawa narodowa. Czyli pierwszym takim pytaniem to chciałbym, żebyście nakreśliły nam, jak zniesienie pańszczyzny, jaki miał wpływ po prostu na stan chłopski, po prostu coś więcej na ten temat powiedziały. Ja będę się posługiwać takimi ogólnymi kategoriami, no bo nie będziemy tutaj rozpatrywać, jak to się działo w poszczególnych zaborach. Natomiast faktem jest to, że nawet po zniesieniu pańszczyzny te stosunki feudalne, poddańcze przetrwały. I też wynikało to z tego, że zniesienie pańszczyzny nie było połączone z reformą rolną. Te plany reformy rolnej, one były. Natomiast trzeba było czekać od 64 roku do 1864 do 1944 na ostateczną reformę rolną. Więc mimo że pańszczyzna została zniesiona, ostatnia data to jest właśnie zabór rosyjski, no to jednak to jednak uzależnienie chłopa od dworu było znaczące. No i wydaje mi się, że ważne jest to, że w jakiś sposób te stosunki feudalne przetrwały, a jeszcze nałożył się na to kapitalizm, bo wówczas chłopi chodzili do dworu jako byli po prostu najmowani jako najemnicy i bardzo często nie dostawali na przykład pieniędzy, tylko po prostu dostawali w produktach rolnych wynagrodzenie, ale to było znacząco za mało, żeby w ogóle jakby godnie żyć, więc też to była taka sytuacja, w której jakby tej ziemi nie było. Jednocześnie jakby
też nie było już takiej też jakiejkolwiek odpowiedzialności dworu za to, w jakim położeniu są chłopi. Więc to była sytuacja bardzo trudna, chociaż na pewno dla takiego nawet poczucia wolności to miało znaczenie, że pańszczyzna została zniesiona z pewnością. Natomiast jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, to wciąż tak jakby te feudalne struktury miały się świetnie. Okej, a druga rzecz pospolita, ponieważ mamy mit teraz obecnie jest właśnie bardzo mocno promowany, że tak się wyrażę, mit II Rzeczpospolitej jako ziemi mlekiem i miodem płynącym, który po prostu została nam zabrana. Jak wyglądało to, jeżeli chodzi o stan chłopski właśnie po 1918 roku? No właśnie nie wyglądało wcale dużo lepiej. To znaczy wręcz historycy twierdzą, że sytuacja bytowa stanu chłopskiego w II Rzeczpospolitej była jeszcze gorsza niż przed I wojną światową. To znaczy właściwie mamy do czynienia z kontynuacją tego samego schematu, czyli wszelkie jakieś właśnie reformy czy skierowane do stanu chłopskiego były motywowane politycznie. Tak? To znaczy chłopi byli potrzebni jako mięso armatnie. Albo jako właśnie element, który ma pomóc w odzyskaniu niepodległości, więc w momentach, kiedy to było potrzebne, po prostu wychodzono na przykład z takimi propozycjami jak zniesienie pańszczyzny, tak, a w II Rzeczpospolitej reforma rolna. Czyli na przykład pierwsza uchwała dotycząca, wprowadzająca reformę rolną zbiega się w czasie z wojną polsko-bolszewicką 1920 rok. Natomiast i właśnie pierwsza uchwała, która miała tę reformę wprowadzać, to był lipiec 1920, czyli porażki na froncie, sierpień 1920, to już jest cud nad Wisłą, już się rząd polski wycofał z wprowadzania tej uchwały. Natomiast w 1925 roku powstała ustawa, którą zaczęto wprowadzać w życie. Natomiast mimo, że jej zapisy miały być bardzo korzystne dla chłopów, to znaczy zakładały pierwszeństwo chłopów małorolnych i bezrolnych w wykupie ziemi, to w praktyce po prostu nie było żadnego pierwszeństwa i nie było żadnej pomocy. I po prostu te ziemie wykupywali najbogatsi chłopi, których stać było na zakup tej ziemi po cenach rynkowych. W dodatku trzeba też sobie zdać sprawę z tego, że parcelacja odbywała się tylko od pewnego, to była parcelacja nadwyżek gruntów, tak? Czyli jeżeli powiedzmy na Kresach Wschodnich folwark miał więcej niż 300 hektarów, to dopiero parcelowano te nadwyżki. W związku z czym, jak na to spojrzymy, to w tak okresie II Rzeczpospolitej łącznie rozparcelowano tylko 19% ziemi folwarcznej. Więc no to nie jest tak, że tutaj mamy do czynienia, prawda, z jakąś reformą rolną, tylko po prostu z pewnymi chłopami, które mogą kupić co bogatsi chłopi. Natomiast cały ten proces prowadził do jeszcze większego rozdrobnienia gospodarstw, tak, gdzie już w ogóle mamy do czynienia na przykład w Galicji z kormowatymi gospodarstwami poniżej 2 hektarów, które w ogóle nie są w stanie nawet zapewnić bytu rodzinie. To są po prostu olbrzymie masy chłopstwa, które nie zarabiają nawet tylu pieniędzy, żeby napędzać konsumpcję produktów przemysłowych, które wówczas były produkowane w II Rzeczypospolitej. W związku z czym w ogóle na poziomie gospodarczym też po prostu przez to nie mogła się rozwijać II Rzeczpospolita. Poza tym też pewnie sobie zdajecie sprawę z tego, że wówczas od 1929 do 1935 roku miał miejsce wielki kryzys i on się właśnie wiązał też z kryzysem rolnym, to znaczy z tym, że dramatycznie spadły ceny produktów rolnych, w związku z czym chłopi w ogóle nie mogli, mieli wielki problem ze sprzedażą swoich dóbr, wytworzonych przez siebie produktów. Dodatkowo też musieli sprzedawać nie tylko nadwyżki, ale też po prostu te produkty, które służyły wyżywieniu rodziny. Efektem tego była po prostu skrajna bieda. Tak?
jak znamy to z pamiętników chłopskich, z takich metaforycznych opisów, że na przykład dzielono zapałki na części, tak? Albo że trzymano dzieci w workach z sieczką, ponieważ nie było chłopów stać na ubrania, tak? Więc żeby dzieci nie zamarzły, to je po prostu przetrzymywano w workach. To była straszliwa, straszliwa bieda w tamtym okresie. Także właśnie jakby podsumowując, sytuacja była jeszcze gorsza, co się w ogóle przełożyło tak naprawdę na jakby ten poziom socjalny, tak można powiedzieć, przełożył się w ogóle na poziom gospodarczy całego kraju, który w ogóle nie mógł się rozwijać gospodarczo. Także tak wyglądała sytuacja. Dobrze, wydaje mi się, że pewne paralele możemy, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, tutaj nawiązać do III Rzeczpospolitej również. Dobrze, znaczy ja bym chciał teraz, żeby na tyle, na ile jest to możliwe, wywiązała się dyskusja, czyli czekałbym na jakieś pytania, komentarze, zażalenia może tutaj od Państwa. Zanim zadał pytanie, powiem też, że też jestem potomkiem chłopskim z Podkarpacia. Wspominaliście, znaczy od powstania tego filmu już jakiś czas minął, Magda, tak? Mówiłaś też o tym, że nie chcesz się już zatrzymać na takim upominaniu się, ale pójść coś dalej. Po pierwsze chciałbym zapytać, co dalej w takim twórczym może klimacie? A po drugie, jak się zmienił twój, widzieliśmy tutaj jakieś twoje opinie, jak się zmienił twój po tym spotkaniu, tak naprawdę, po tym filmie, jak się zmieniło twoje zdanie na temat, czy się zmieniło, czy się bardziej racjonalne, bardziej jest, nie wiem, skrajne, czy jak to wygląda? Dzięki za to pytanie. Jeśli chodzi, najpierw może odpowiem na to, co dalej, to cały czas działamy w Stowarzyszeniu Folkowisko i na przykład teraz to, co robimy, to robimy taki projekt, który się nazywa Wiejscy Bohaterowie i on polega na tym, że na razie na terenie województwa podkarpackiego, że wyszukujemy różne ciekawe inicjatywy dotyczące wiejskości albo tworzone przez mieszkańców wsi i staramy się tych ludzi jakoś połączyć i też jakby sami chcemy od nich się jak najwięcej dowiedzieć, nauczyć i to jest taki, myślę, że to jest taki krok dalej, że te rzeczy, które te organizacje robią, te stowarzyszenia, czy też pojedyncze osoby, to są niesamowite rzeczy, o których no, ciężko usłyszeć, jeżeli się nie włoży tej pracy, żeby te osoby wyszukać. No i też chciałabym na takim poziomie ogólnopolskim, żeby też to, co dzieje się na prowincji, w jakiś sposób uznać za wartościowe i że osoby, które działają, które tworzą tę rzeczywistość, tę kulturę, są ekspertami, są specjalistami w tym własnym obszarze i że oni też mogą być autorami różnych rozwiązań na poziomie też takim politycznym, ogólnopolskim i że niekoniecznie to te rzeczy, które te rozwiązania, czy to są, nie wiem, rzeczy dotyczące infrastruktury, czy jakichś innych rzeczy, to muszą być koniecznie robione przez ekspertów z miasta. I tutaj właśnie staramy się tak przenieść ten punkt ciężkości i pokazać, że tam jest wiedza i nie trzeba iść koniecznie na uniwersytet do wielkiego miasta, żeby tę wiedzę zobaczyć, usłyszeć i się z niej jakoś też z niej móc czerpać. A jeśli chodzi o zmianę poglądów, no to ja myślę, że no, jakby w filmie widać takie wkurzenie, prawda, i taką niezgodę. I no, już z Frankiem troszeczkę się znamy i w sumie lubimy się i jesteśmy no, po prostu kolegujemy się, znaczy może nie spotykamy się zbyt często, ale przy okazji filmu zawsze sobie miło spędzamy czas. Natomiast jakby nie zmieniłam, w tym sensie nie zmieniłam zdania, że na przykład reprywatyzacja, tak jak kiedyś nie uważałam, że ona jest w porządku wobec tych ludzi, którzy pracowali
pracowali na te majątki, które dzisiaj odzyskują rzekomi właściciele wielkich kamienic na przykład, czy jakichś innych budynków, nawet użyteczności publicznej. Więc w takich sprawach takiego poczucia, że to był niesprawiedliwy system, który wpłynął na konserwację i tak jakby przedłużenie niektórych form nierówności, niesprawiedliwości aż do dzisiaj. To tutaj moje poglądy się nie zmieniły, natomiast wiem, że myślę, że każdy z nas poszukuje takich dróg, żeby w jakiś sposób przełamywać te rzeczy, które wywodzą się z jakichś z dawnych wydarzeń historycznych. I no nie wiem, to co robił mój pradziadek, nie chciałabym, żeby wpływało na moje życie, jeżeli to były jakieś rzeczy trudne na przykład. Więc każdy z nas wykonuje jakąś pracę, żeby te rzeczy z przeszłości jakoś nas nie obciążały. Natomiast wydaje mi się, że ciągłe jakby poruszanie tego tematu jest ważne, no bo wydaje mi się, że ludzie się wstydzą swojego pochodzenia, tak mówiąc prosto. Po prostu się wstydzą. Ja się sama wstydziłam swojego pochodzenia i to jakby nie mam problemu, żeby to publicznie o tym powiedzieć, chociaż kiedyś bym tego nie zrobiła. No i już samo to myślę, że jest takie uwalniające i że na bazie takiego, no okej, tak było kiedyś, ale dzisiaj już tak nie jest, to już jest taka siła w tym i moc, tak mi się wydaje. Tak, coś jeszcze z Państwa ma ochotę zabrać głos? Mam takie pytanie do Pani. No co takiego, co było taką wartością, którą można byłoby czerpać? Właśnie tutaj takie pojęcie się ukuło kultura chłopska było powtarzane wielokrotnie, więc no co jest właściwie jej sednem i co właściwie no, współczesne społeczeństwo, które żyje już w miastach, nawet już te pokolenia, które zemigrowały po wojnie, tak? Także w dużej mierze zaczyna żyć w miastach, no co jest takiego, co można właśnie wykorzystać współcześnie, nie wiem, czy to są jakieś tylko takie rzeczy jak taniec, jak jakieś sztuki, czy także jakieś cechy charakteru, coś jakiego, jakieś aspekty społeczne? Nie. Co to może być? Aha, w ogóle co to jest ta kultura chłopska? No bo na pewno trzeba sobie też powiedzieć, że to jest trochę pojęcie skażone przez to, że tutaj to jest też pojęcie, które nie do końca wypływa od jej twórców, tylko bardziej od tych, którzy ją opisywali, tak? Więc troszeczkę mamy problem z tym, że ta kultura chłopska automatycznie trochę się nam kojarzy z taką ludowizną i właśnie z jakimiś tańcami, jakimiś malowidłami, oberkami i tak dalej. Co zresztą jest bardzo silny ruch, pewnie się orientujecie, tak? Teraz właśnie takiego odnajdywania takich elementów tej kultury, które można byłoby zaadaptować, tak? Swego czasu ja na przykład chodziłam na śpiew ludowy, tak, na śpiew biały, uczyłam się pieśni. W Warszawie niezwykle popularne są oberki, tak, więc to wszystko tak naprawdę jest taki bardzo silny ruch. Też choćby te wszystkie festiwale folkowe, tak. I to jest w ogóle bardzo fajne, tak, i bardzo wartościowe. Natomiast my byśmy też chcieli w folkowisku zwrócić uwagę na to, że to jest trochę tak, że właśnie przyjechali właśnie tacy ludzie z elity, tak, i właśnie zobaczyli, że to jest ładne, to jest według naszego kanonu estetycznego, więc nam się to podoba i my to weźmiemy. Natomiast my próbujemy się trochę bardziej otworzyć w ogóle na takie różne rzeczy, które też nie do końca gdzieś tam nawet się w naszym kanonie mieszczą, tak? Znaczy trzeba sobie właśnie zdać sprawę z tego, że na przykład no na wsi słucha się disco polo jednak, a nie oberków. To nie znaczy, że my zaraz na festiwalu to pokażemy disco polo, no bo też to było trochę sztuczne, tak? Ale jakby gdzieś tam przyjmujemy to, że właśnie jest jak jest, tak? I też w tej historii i kulturze chłopskiej jest dużo ciężkich momentów, tak? Na przykład kwestia relacji chłopsko-żydowskich, tak? To są wszystko tak naprawdę trudne tematy, które my wcale ich nie chcemy też zamiatać pod dywan, tak? Tylko raczej chcemy jakby wziąć to pod uwagę i zrozumieć tak naprawdę, co się działo. Natomiast jeśli chodzi o takie elementy kultury, no nazwijmy to kulturą właśnie chłopską,
to na przykład bardzo cenimy sobie pracę doktora Tomasza Rakowskiego, który jest antropologiem. Nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o tym. On bada, właśnie jeździ do najuboższych, najuboższe obszary Polski i on patrzy, w jaki sposób tak naprawdę ludzie w takiej sytuacji, w jakiej de facto znajdowali się ich przodkowie pańszczyźniani, tak? Czyli w sytuacji pewnego niedoboru, pewnej biedy czy pewnego ubóstwa, w jaki sposób oni sobie radzą, tak? I on właśnie pokazuje bardzo wiele przykładów tego, jak ci ludzie są kreatywni w gospodarowaniu środkami, tak? Jakiego niesamowitego rodzaju na przykład maszyny są w stanie sami skonstruować, tak? Czyli to, że są w stanie jakby w pewnym sensie być kreatywni i radzić sobie mimo jakichś tam niedoborów, tak? I to jest jakby też na przykład jakiś taki element takiego, nie wiem, dziedzictwa chłopskiego, który jest niezwykle, niezwykle wartościowy. I myślę, że można jeszcze takich elementów trochę znaleźć, tak? Ale też to, co myślę, że gdzieś tam wynikało też z naszych rozmów wielu, które przeprowadziliśmy, to jest to, żeby właśnie też nie starać się za wszelką cenę udowodnić, że my tu jesteśmy, jakby nie wiadomo, jakie po prostu wykwity ta kultura chłopska przyniosła, tak? Bo też trzeba właśnie jasno powiedzieć, że to były takie warunki bytowe, w których tworzenie czegoś było niezwykle trudne, tak? I to też nie chodzi o to, żeby pokazać tutaj nagle właśnie, że to było wartościowe i próbować to za wszelką cenę udowodnić, tylko właśnie powiedzieć, no tak, jakby było jak było, bywało różnie, są pewne wartości, ale to były też pewne trudne rzeczy i nie musimy też się z tego tak bardzo tłumaczyć w jakiś tam sposób. Tak, bo też jest taka rzecz, że często dostajemy takie pytanie, no to co tam na tej wsi takiego faktycznie dobrego, ciekawego się dzieje? I to już samo pytanie już jest takim, no bo tak jakby nikt nie zapytuje, co tam w tym mieście się dzieje, prawda? Jednak rozumiem, że to też wynika z tego, że te rzeczy są, te ciekawe działania, inicjatywy, że one są czasami w jakichś karykaturach przedstawione i w jakiś sposób taki pełny uprzedzeń, stereotypów i że też jest taka potrzeba dowiedzenia się, co tam faktycznie jest na tej wsi ciekawego, ale ja myślę, że nawet taka rzecz, jakbyście sobie, nie wiem, pojechali gdziekolwiek poza Toruń i poszli, pogadali do jakiegokolwiek domu, to tam usłyszycie tak wiele niezwykłych historii rodzinnych, tyle doświadczeń, tyle różnych rzeczy, które się w głowie nie mieszczą, z których można było, o każdej takiej historii film dokumentalny można było zrobić, albo fabularny. Więc każda taka rodzina to posiada dosłownie skarby. Te doświadczenia to są bardzo cenne rzeczy i na przykład w Gorajcu my mamy takiego pana zielarza, no, który jest zwykłym człowiekiem, ale niezwykłym jednocześnie, dlatego że on wie o tych roślinach wszystko, naprawdę, on wie wszystko, on zabiera ludzi do lasu o 4 nad ranem, przez jakieś mu kradła ich prowadza i to jest niesamowite, że to są takie umiejętności, które są bardzo unikalne. No bo podejrzewam, że nawet jakiś botanik na uniwersytecie nie będzie miał takiej praktycznej wiedzy, bo nie przeszedł tylu kilometrów lasów, które przeszedł pan zielarz. I w tej chwili jego córka też chciałaby te wszystkie rzeczy przejąć schedę po ojcu, więc też idzie do takiego liceum przyrodniczego. I to jest wspaniałe, że te wszystkie, ta wiedza o tych roślinkach, jaką roślinkę trzeba wysuszyć i użyć przy różnych tam dolegliwościach, to są super praktyczne rzeczy i takie, też takie no, piękne po prostu. W sposób niesamowity też opowiada o tym. W swoim języku, w takim naprawdę barwny sposób. Ja to uwielbiam i myślę, że gdybym sobie tak powiedzmy żyła w mieście, no to ja bym nigdy nie usłyszała o tym panu zielarzu, no. I no, nie dowiedziałabym się o takim człowieku. I też myślę, że takich właśnie niezwykłych osób jest bardzo, bardzo wiele poza miastem, na przykład. Tak, czy coś jeszcze? Tak, oczywiście. Muszę przejść.
brakowało mi w tym wszystkim takich dwóch elementów, ich brakujących ogniw trochę. Chciałbym właśnie usłyszeć, co byś powiedział. Chodzi mi o to, że ten okres między 1944 a 1989 rokiem został właściwie przemilczany i to co jednak się stało w tym czasie, co sprawia, że właściwie ten antagonizm przedstawiony w filmie jest trochę, jest czymś bardzo, bardzo ciekawym, to zdarzenie, ale jest czymś trochę sztucznym, a tym drugim brakującym ogniwem jest, ale właśnie ten brak tych dwóch ogniw sprawia, że w ogóle ten cały przekaz jest dla mnie trochę niepełny. Właśnie tym drugim brakującym ogniwem jest to co się stało w drugiej połowie XIX wieku, czyli pojawienie się takiej nowej warstwy, nowej elity z naszego społeczeństwa, czyli właśnie inteligencji, która jednak przełamywała te pewne bariery i robiła to dość konsekwentnie. W kulturze jednak pozostały bardzo widoczne i oddziałujące na nas też ślady tego. I myślę, że to są takie rzeczy, które chciałbym, żeby po prostu do tych dwóch kwestii po prostu się odniosły, jeśli można. To ja może odpowiem na pierwszą część tego pytania. Jeśli chodzi o takie braki, no to ich jest bardzo dużo. Ten film jest jednym wielkim brakiem tak naprawdę, no bo po prostu ten temat jest tak szeroki, że z jakiejkolwiek strony byśmy się do niego nie zabrali, to jakby wciąż czegoś nam będzie brakowało w tym opisie, bo no, cały czas będziemy mieli poczucie, że jakiś element został pominięty, dlatego że ta historia jest tak trudna, skomplikowana i wielopoziomowa. I jeśli chodzi o PRL, no to oczywiście było tak, że sytuacja szlachty się zmieniła, że były punkty za pochodzenie, tylko myślę, i ja kiedyś nawet byłam na takim spotkaniu, gdzie taki właśnie pan, przedstawiciel Związku Ziemiaństwa Polskiego, no z takim żalem mi powiedział, że ja wszystko straciłem, prawda? I ja to rozumiem, bo to jest jego krzywda. Tylko mimo wszystko w porównaniu do tych krzywd, które krzywd chłopskich, no to jest nieporównywalne, bo po pierwsze, że dzisiaj te osoby bardzo często odzyskują te majątki, to jest po pierwsze. Po drugie, no jednak jest różnica między tym, kiedy się jest, kiedy na przykład tacy potomkowie chłopów przenoszą się do miast i próbują sobie jakoś zorganizować życie często jako robotnicy. To jest różnica między tym, z jakiego punktu oni zaczynają, a z jakiego punktu zaczynają dzieci arystokratów, którzy tak naprawdę są w takiej ogromnej sieci kontaktów, gdzie wszyscy wszystkich znają i tak naprawdę no nawet coś takiego jak praca to już nie jest taki wielki problem. I mi się wydaje, że pewnie te punkty za pochodzenie, zresztą te punkty za pochodzenie, to nie było aż takie super, no bo one to nie były jakieś, nie wiem, oczywiście one stygmatyzacja. To była często stygmatyzacja, bo jak było takie rozróżnienie, że ten dostał punkty za pochodzenie, a tamten nie, to od razu się tworzyły konflikty, więc nie była taka super
super przywilej w grupie dostać punkty i po prostu nie mieć równych szans, bo masz równe szanse, tylko że ktoś ci dał jakiś punkt, a tobie nie dał, a tej drugiej osobie nie dał. To też nie było tak super, a poza tym jednak sytuacja w czasie PRL-u też nie była łatwa, no bo były te kontyngenty, więc na przykład moi dziadkowie musieli oddawać cały czas część z tego, co udawało im się wyhodować, musieli po prostu oddawać do miasta, co też było obciążeniem. Oczywiście sytuacja się polepszyła, no bo jednak jakoś tam moi na przykład dziadkowie nie głodowali, więc to już było super. Może i była bieda, no ale jakoś tam byli w stanie wyżywić siebie i swoją rodzinę. Była potworna bieda, no ale nie taka jak za czasów pańszczyzny. Ale też ten PRL był tak rozgrywany bardzo mocno, bo to się tylko tak wydaje, że było taki zwrot w stronę wsi, ale tak naprawdę to jednak była taka, jakby to powiedzieć, malowanie trawy na zielono i takie jednak taka cepeliada, to bardzo często nie było prawdziwe wsparcie dla wsi i dla tych inicjatyw, które powstają na wsi i dla rolnictwa, tylko często to były taka fasada jednak. I myślę, że to też, nie możemy tego PRL-u tak idealizować, jeśli chodzi o to, co się działo na wsi. Dobra, to ja spróbuję odpowiedzieć na drugą część pytania. To jest wszystko bardzo skomplikowane, ale staram się taką przeprowadzić paralele pomiędzy tym, co następuje po tym, o czym mówi Magda, a co właśnie miało miejsce w drugiej połowie XIX wieku, bo tak właśnie wówczas powstaje, kształci się ta grupa inteligencji, jaką jest inteligencja, jako właśnie grupa postszlachecka, tak? Czyli na przykład, nie wiem, zbożała szlachta, czy szlachta, która się przenosi do miast, jakby zyskuje, jakby przekształca się w tę inteligencję i owszem, rzeczywiście tam w części tej inteligencji jest ta, jakby pojawia się ten element wrażliwości społecznej, tak jakby ten programowy, tak? I jakby znamy też pozytywizm i te wszystkie lektury i tak dalej. Natomiast no, trzeba zauważyć, że w dalszym ciągu jest to oparte, jest to logika właśnie podziału na elity i lud, tak? Czyli właśnie elity, które przyjeżdżają i starają się, albo nie wiem, i starają się zmienić sytuację, albo właśnie piszą pisma i napominają o tym, że należy coś wskurać w tej sprawie. To jest oczywiście jak najbardziej prawdą, tak? To znaczy rzeczywiście jest ten nurt zwracający uwagę na fatalną sytuację ludu na przykład, tak? Natomiast to już tutaj chciałam powiedzieć, że z tą inteligencją to jest właśnie ciekawa sprawa. Ja nie potrafię do końca zweryfikować tego. Natomiast jest taki socjolog Tomasz Zarycki, który bada te kwestie polskiej inteligencji, w ogóle inteligencji środkowo- i wschodnioeuropejskiej. No i on zwrócił uwagę na to, że w naszym kraju, znaczy na naszych ziemiach, tak, ten kapitał intelektualny, kapitał wynikający z tego, że jestem dobrze urodzony, mam pewną, nie wiem, pozycję intelektualną, pewne kontakty i tak dalej, to jest najbardziej trwały kapitał, tak? Bo kapitał ekonomiczny jest nietrwały ze względu na to, że właśnie ciągle mamy jakieś denominacje, hiperinflacje i tak dalej, zmianę systemu i tak dalej, w związku z czym majątki bardzo łatwo się traci. Z drugiej strony kapitał polityczny też jest trudny do utracenia, do utraty, bo na przykład jak sobie pomyślimy też o nomenklaturze PRL-owskiej, to de facto ta władza polityczna się nie replikowała na kolejne pokolenia, natomiast możemy zauważyć, że ten kapitał, ten kapitał intelektualny, kulturowy jest w zasadzie rzeczywiście od tego XIX wieku z pokolenia na pokolenie przekazywany i te osoby, które właśnie dzierżą ten kapitał, w jakiś tam sposób mają władzę, jeżeli nie w jakiś bardzo ekonomiczną, tak, to na pewno w dużej mierze symboliczną, tak. I no i to na przykład właśnie dzięki temu można zobaczyć, że rzeczywiście potomkowie tej szlachty, tak, czy ta podszlachta, ta inteligencja, jakby oni, jakby do dzisiaj ci ludzie jakby wywodzący się z tych rodzin mają olbrzymi wpływ tak naprawdę na jakiś dyskurs symboliczny w Polsce. Też pewnie można byłoby sprawdzić, jak to wygląda jakby też w kwestiach ekonomicznych, czy w kwestiach nie wiem, pełnienia kierowniczych stanowisk w korporacjach i tak dalej, tak.
Natomiast rzeczywiście możemy zobaczyć, że pomimo zubożenia i tej sytuacji, która miała miejsce po II wojnie światowej, jakby ci ludzie gdzieś tam, jakby pozostała pewna ciągłość tego kapitału, tych kontaktów i przynajmniej tej władzy symbolicznej. Ja jeszcze tylko jedną rzecz chciałabym dodać do tego, bo nie wiem, czy ktoś jakieś badania na ten temat wykonywał, ale ja się zastanawiam, jakby to było, gdyby sprawdzić, jaki stosunek do swojego pochodzenia mają te osoby, które wywędrowały ze wsi do miast, na przykład, nie wiem, w latach 70. i 80., bo i już to, powiedzmy, pokolenie dzieci mieszka, urodziło się w miastach, ale wiem, że te osoby na przykład 60., 70., te osoby, które urodziły się w latach 60., 70., ale wiem, że jest coś takiego, chciałabym to jakoś tak trafnie określić, że często te osoby na przykład bardzo krytycznie podchodzą do tego, o czym my mówimy, mimo że same mają to pochodzenie chłopskie, ale już w jakiś sposób te osoby stały się pełnoprawnymi mieszkańcami miast i mają swoje, całe ich życie jest skoncentrowane wokół spraw miejskich. I te osoby często są bardzo niezadowolone, bardzo tak jakby alergicznie reagują wręcz na to, o czym mówimy. I zastanawiam się, jak to by wyglądało, jeśli takie badania byłyby zrobione. Nie wiem, Olga, czy ty wiesz coś o takich badaniach, bo reakcja ludzi, którzy mieszkają na wsi, to jest jedna kwestia, a reakcja tych osób, które są tą, powiedzmy, inteligencją, to jest osobna kwestia, ale też jest rzesza ludzi, którzy po prostu dzisiaj wypalili to, że jednak ich pochodzenie jest chłopskie. No i to też jakoś ja mam coś takiego w sercu, że chciałabym też docierać do takich ludzi, żeby gdzieś to odkopywać i tak jednak nie odrzucać tego tak zupełnie. Nie mówię, że każdy powinien w pierwszym zdaniu przedstawiać się, jestem z pochodzenia chłopem czy chłopką, w sensie moje pochodzenie jest chłopskie, moje korzenie są chłopskie, nie o to chodzi, ale że gdzieś jest takie wyparcie i chciałabym właśnie trafiać do tych grup, chociaż nie wiem, jak to przedstawia się w badaniach za bardzo. Ja bym chciał jeszcze skomentować to, co właśnie Marek tutaj poruszył. I ja się z Markiem zgadzam. Po pierwsze, nie jest to film o prześnionej rewolucji, czyli po prostu o tych całych zmianach społecznych, które zaszły w latach 40. i 50. w Polsce i których skutki pozytywne i negatywne odczuwamy do dzisiaj. Po drugie, też nie jest to film, który jest jakimś rysem historycznym po prostu, nie? Sytuacji chłopstwa od XIX wieku do teraz. Co dla mnie osobiście jest ważne w tym filmie, to jest to, że on jest pewnego rodzaju metaforą. Czyli po prostu, po pierwsze, jest on przypomnieniem o tym, że nierówności społeczne u nas to jest coś, o czym nie mówimy i co jest dla nas wstydliwe. I wydaje mi się, że to się wiąże z tym, co Magda mówiła, że po prostu to nie jest tak, że takie mam odczucie, że to nie jest tak, że tylko te osoby, które wyjechały ze wsi i na przykład teraz w pierwszym albo drugim pokoleniu są tak zwane miastowe, się wstydzą tego, że są ze wsi, to na przykład jakbyśmy wzięli Polaków w Niemczech, generalnie Polak się wstydzi tego, że jest Polakiem. A jak się przestaje wstydzić, to przybiera formy karykaturalne i złe, czego najlepszym dowodem mamy ostatnie parę miesięcy. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest, mi się wydaje, że ten film jest pewnego rodzaju ostrzeżeniem. W
tym sensie, że po prostu teraz obecnie mamy sytuację, w której nierówności społeczne się pogłębiają. Nic nie wskazuje na to, że nie będą się pogłębiać. I rzeczywiście to może wpłynąć na to, że tkanka społeczna w Polsce będzie, no, znaczy generalnie problemy ekonomiczne, które mamy teraz, wpłyną na tkankę społeczną w Polsce w sposób, który rzeczywiście będzie determinował życie pokoleń ludzi i w negatywny. I wydaje mi się, że o tym głównie jest ten film. Ja przynajmniej go tak odczytałem. Z tym, że oczywiście z Borkiem się zgadzam, jeżeli chodzi o takie kwestie po prostu techniczne, że tak się wyrażę, czy merytoryczne. Ja troszeczkę inaczej ten film widzę. Okej, okay, teraz ktoś z Państwa jeszcze tak? Ja też muszę dodać, że się mocno kiedyś tego wstydziłem. To znaczy nie wstydziłem, wypierałem to, że pochodzę z takiego regionu i z takiej warstwy społecznej. Na tyle to było dla mnie istotne, że wytatuowałem sobie symbol Lasowiaków na swoim ciele. Nie wiem dlaczego, może świadomie, nieświadomie, ale ja nie czuję się, wracając do tego meritum, ja się czuję chłopem, ale czuję się przede wszystkim człowiekiem z Galicji i czuję się przede wszystkim człowiekiem Lasowiakiem, czyli mieszkańcem Puszczy Sandomierskiej, tam gdzie się wywodzę. Tutaj mówimy o takim temacie chłopskim, ale ogólnopolskim. Wiemy, że w zaborach to w Galicji wyglądało to inaczej, w innych zaborach wyglądało to inaczej. Czy nie należałoby, też widzę zwrot chociażby w Unii Europejskiej na taki regionalizm, czy nie należałoby jednak może nie myśleć o takim ogólnym chłopskim, ale bardziej takim regionalizmie? Tego jakoś tak mi trochę brakowało i chciałbym się zapytać, czy iść w taką ogólną chłopską, szukać tej ogólnej chłopskiej, czy jednak szukać takich regionalizmów? Ja myślę, że jest potrzebne i to zdecydowanie, jednocześnie, żeby nie bać się też jakichś uogólnień i tego, co jakoś tam, tego, czego doświadczamy na takim poziomie lokalnym. Nie bać się też analizy i próby wyciągania jakichś bardziej ogólnych wniosków, no bo to jest ważne, bo też w ten sposób możemy jakby bardziej zrozumieć pewne zjawiska, ale jednocześnie dla mnie ta perspektywa taka regionalna, a nawet taka lokalna, że jest jakaś historia na przykład jednego dziadka, prawda, mojego dziadka, czy dziadka w mojej wsi. To jest super ważne, bo często jakby przedstawia się historię tych wielkich wydarzeń, ewentualnie pod i wielkich wodzów przede wszystkim, a jakby zapomina się o tej historii, historii codzienności, historii pracy, historii takiego życia razem. I ja bym też chciała, żeby te obie, oba sposoby patrzenia na to, co się wydarzyło na wsi i na to, co się dzieje dzisiaj na wsi, żeby obie perspektywy były widoczne, ta taka próbująca to zrozumieć na takim ogólnym planie, ale też nie zapominająca o tym, co się dzieje w poszczególnych regionach, też w poszczególnych wsiach, każda wieś jest inna. Każdy region ma swoją jakąś taką specyfikę i to też jest takie super, to jest taka przygoda moim zdaniem, że się jedzie gdzieś do jakiejś wsi, się odkrywa jakieś rzeczy niezwykłe. I cieszę się, że ten właśnie taki poziom lokalny jest gdzieś tam u wielu takich regionalistów chociażby jest taka troska o to. Więc na pewno dwa poziomy. Ja bym tylko dodała tyle, że mi się to słowo regionalizm trochę źle kojarzy, bo ja jestem z wykształcenia etnografką.
I wiem trochę, że regionalizm jest też prostą drogą do różnego rodzaju no, niebezpiecznych zjawisk, takich jak właśnie swego rodzaju nacjonalizm, tylko na innym poziomie, tak? I też wiadomo, że jakby ta cała idea regionu też zakłada pewne ujednolicające myślenie, tak? Czyli jakby ten region jest troszeczkę zawsze konstruowany tak trochę też na zasadzie pewnego uproszczenia. Więc jakby to samo słowo mnie tak troszeczkę odstrasza, natomiast sama idea, właśnie o której Magda mówiła, jak najbardziej ja jestem, jest zwolenniczką, tak? Czyli z jednej strony lokalność i patrzenie na to, co się dzieje w różnych miejscach. I jakby my sobie wtedy możemy zdać sprawę, że okej, no jakby to jest na przykład dawna Galicja, tak? Jakby tutaj takie, a takie procesy miały miejsce, to może na przykład coś wytłumaczyć i tak dalej. My to bardzo wyraźnie widzimy, jeżdżąc z niepamięcią do różnych miejsc Polski, że Polska wygląda w różnych miejscach zupełnie inaczej, prawda? My sobie z tego kompletnie nie zdajemy sprawy w dużej mierze, bo tylko widzimy ciągle te Warszawy w telewizji. I na przykład ja ostatnio przeczytałam wspomnienia Aleksandra Soli, czyli dziadka Piotrowskich, czyli tutaj jakby autorów w ogóle tego całego zamieszania wokół folkowiska. No i właśnie to jest wspaniała historia człowieka urodzonego w 1930 roku na Lubelszczyźnie, który potem po wojnie wyemigrował na zachód, potem przyjechał na Galicję, gdzie z kolei mieszkał w majątkach poukraińskich, tak? Więc jakby cała w ogóle ta panorama historyczna jest pokazana i to jest niesamowite właśnie zobaczenie tej historii właśnie z perspektywy chłopskiego chłopaka, a druga to jest właśnie kwestia, ja bym to bardziej określiła, myślenie też peryferyjne, tak? Czyli nie patrzeć ciągle z centrum, ale właśnie zobaczyć to, co się dzieje, na to, co się dzieje tak naprawdę poza centrami. Więc to też jest jakaś tam perspektywa istotna. Zachęcam nieustannie. Zapraszamy do Gorajca. Okej. Znaczy, rozumiem. Rozumiem, że Państwo ignorują. Dobrze. Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, ale po pierwsze zachęcam, żeby po prostu, że tak się wyrażę, ten temat zgłębiać na własną rękę. Po drugie zachęcam na kolejne spotkanie, które będzie współorganizować, tutaj jako funkcjonariusz partyjny niestety trochę powiem, będzie współorganizować partia Razem. Mamy parę debat przygotowanych, teraz będziemy głównie się zajmować kwestiami ekonomicznymi, ale, że tak się wyrażę, myśmy o innej polityce historycznej, myśmy generalnie o innej polityce. Wiem, że było zimno, tak, ale mam nadzieję, że no jesteście bardzo odważni, że przyszliście. Mam nadzieję, że następny raz, jak się spotkamy, to będzie cieplej, obiecuję. Znaczy nie, obiecuję tylko klimat. Nie, chyba, że przyjdzie atomowa zima, ale dobra, okej. Więc zapraszam na kolejne spotkanie, które jako Razem będziemy organizować. Śledźcie fanpage'a Razem Okręg Toruńsko-Wrocławski, śledźcie naszą stronę www.toruń.partiarazem.pl. Nie zapamiętacie, okej. Ale na fanpage'u jest wszystko, jest link, więc spokojnie możecie śledzić to co będziemy organizować. Nie wiem, okej. Jeżeli macie jeszcze jakieś komentarze lub pytania, to zachęcam po raz ostatni, a jeżeli nie, to po prostu pójdziemy sobie, pijemy herbatę w końcu. Dziękuję.